siema. Zeksa na Maxa, witam telewidzów, Marek Wojciechowski, kłaniam się. Dzisiaj w naszym programie Oskar Kaczmarczyk, Patryk Czarnowski i Juri Gladyr. Witam was, bohaterowie, jakby nie było minionego tygodnia, końcówki tygodnia. Jak miło. Miły. Tak cały czas mówię, że tak wygrywacie to, o czym tu rozmawiać, ale myślę, że znajdziemy parę wątków. Byliście zaskoczeni, powiedzmy, tą kawalkadą motocyklistów, która przywiozła was na halę? Było to na pewno bardzo, bardzo miłe, spontaniczne. Ja osobiście lubię takie akcenty motoryzacyjne, więc to była taka fajna nutka przed meczem, przed spotkaniem. Fajnie nas eskortowali, wprowadzili w ten mecz. Ogólnie była bardzo fajna atmosfera do tego, żeby wygrać to spotkanie. Panowie, marketingowo widać, Zaksa się rozwija, bo pierwszy raz w historii, przecież graliśmy już parę razy o szczytne cele, najwyższe trofea, ale miasto wygląda tak, jakby faktycznie tutaj grało się o złoty medal mistrzostw Polski. No, ja powiem, że miałem w zeszłym roku okazję być w Chicago w trakcie finałów Ligi NHL, jak Chicago Blackhawks grali. I myślę powiedzieć, że Kędzierzyn zaczął przypominać Chicago z tamtych dni, bo na każdym kroku było widać to wsparcie mieszkańców w tych finałach. No i tutaj flagi pojawiły się na głównych ulicach miasta, cała ta oprawa, o której tu przed chwilą mówiliśmy. No, jest to bardzo miłe i widać, że ludzie wspierają. Naprawdę, wchodząc do sklepu, zawsze usłyszy się dwa miłe słowa. Lepiej słyszeć te miłe niż te gorsze, więc trzymajmy się tego, żeby było dobrze. Jurek, jak ty odbierasz falę powodzenia przy okazji tego, że daliście łupnia siatkarzom z Rzeszowa? Bardzo pozytywnie. To fajnie, że ludzie żyją z nami, tymi meczami i wspierają nas. Niesamowita sprawa. Wcześniej tak jakoś, jak sam mówisz, nie było to tak bardzo widoczne. To jest temat numer jeden tak naprawdę od wielu dni i ciągle budujecie to napięcie, bo tak naprawdę do tego, by na waszych piersiach zabłysły złote medale, brakuje niewiele. Czy spodziewaliście się, że będzie tak łatwo ograć zawodników Resowi? No, pamiętajmy o tym, że to jest dopiero 2-0 i my musimy pojechać do Rzeszowa. Wiesz, z punktu widzenia Rzeszowian to aż 2-0. Oczywiście, ale wygrać ten najważniejszy mecz jest najtrudniej zawsze i musimy się skoncentrować na tym, co zrobić, by tak się stało. Już nie myślmy o tym, co było. Natomiast no, rzeczywiście miło jest. Wygrane były, powiedzmy, bardzo pewne. Trochę nam jakby zabrano nasz wkład w to. Wszyscy mówią o tym, że Resowie gra słabo, a oni po prostu zostali przez nas stłumieni na samym początku już pierwszego spotkania i my gramy dobrze. Nie jesteśmy zaskoczeni, bo trenowaliśmy bardzo dobrze przez ten okres 11 dni i chłopaki trochę będąc w środku tego nie widzą, ale my z boku patrząc widzieliśmy, jak ten poziom wzrasta i to ta cała jakby cały mechanizm, trybik maszynie naprawdę zatrybił już na treningach i mecze były już przełożeniem tego, co my wypracowaliśmy. Resowia nie miała nic do powiedzenia. No i musimy tylko się skoncentrować, żeby nie stracić głowy i jakości w siatkówce. Wrócę jeszcze do wszystkiego wokół. Czy też tak odbieracie? Bo ja osobiście być może jestem na tym punkcie przewrażliwiony, ale znowu odczytywałem wszystkie tytuły prasowe, tytuły, które znajdowałem na portalach.
typu mistrz na kolanach, upokorzenie Resowi, ale ten wydźwięk tytułu był taki, że tak jakby wszyscy rozpaczali nad tym, że ta Resowia została tak zlana przez Zaksę. Te tytuły nie były takie do końca, powiedzmy, no proste. Ja gdybym pisał tego typu materiał, Zaksa Resowia 3-0, Zaksa pokonała mistrzów. Chodzi mi o proporcje wyrazową. Tutaj ubolewało się na tym, że mistrz przegrał. Nie to, że Zaksa grała cały sezon fantastycznie i tak naprawdę ktoś powiedział mi nawet z kibiców: panie Marku, to mistrzostwo Zaksie należy się jak kość psu, bo tak naprawdę grali najrówniejszy, najlepszy wynikowo sezon. Powiem tak, jeszcze dołożę okładkę z przeglądu sportowego tuż przed początkiem finałów, gdzie było napisane, że giganci startują do boju i na pierwszym planie byli zawodnicy z Resowi, ale ja powiem tak, bycie gigantem i bycie wielkim klubem buduje się przez wiele lat. Resowia jest piąty raz z rzędu w finale i zasłużyli na to, żeby startować w tych finałach z pozycji potentata. Jak w piłce nożnej Barcelona przegrywa 3 razy z rzędu, to nikt nie mówi o tym, jak dobrze grał przeciwnik, tylko wszyscy mówią o tym, jak Barcelona gra słabo. I my musimy sobie wziąć tylko jedną rzecz do serca. Chcemy być za 3 lata Zaksą, o której się będzie mówiło jako o gigancie. Zaksa będzie wtedy na pierwszych stronach gazet i nawet jak Zaksa zagra 2 słabe spotkania, to wtedy będzie się o nas mówiło, że gramy źle, a nie przeciwnik dobrze. To jest nasz cel. My chcemy grać jak najlepiej. Jest to bardzo miłe, że wszyscy z boku mówią, że zasługujemy na ten medal, jak mało kto w historii Plus Ligi, ale na renomę jakby wielkiego klubu trzeba zapracować przez wiele lat i tymi sukcesami, które mam nadzieję się dopiero rozpoczną. Patryk, to jest twoja kolejna przygoda z Zaksą. Masz już brązowy, masz już srebrny. Czujesz ciśnienie, że niewiele brakuje, by jakaś taka, wiesz, hierarchia ważności tych medali była w komplecie? Czuję chęć, żeby zdobyć właśnie to, na co czekam od wielu lat, czyli to złoto, którego mi brakuje w kolekcji, właśnie też między innymi z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, także czekam z utęsknieniem na te mecze. Ty dołączyłeś do składu stosunkowo takim rzutem na taśmę. Praktycznie przez cały sezon byłeś człowiekiem do zmian, a tu naraz wychodzisz w podstawowej szóstce i wychodzi ci mecz. No akurat sytuacja do tego zmusiła, aczkolwiek no rzeczywiście przed sezonem już w wywiadach powiedziałem, że jest to skład, Zaksa Kędzierzyn-Koźle ma taki skład, który będzie walczył o złoto i nie pomyliłem się i dalej podtrzymuję to słowo. Mamy bardzo dobrą ekipę, bardzo mocnych zawodników, gdzie tak jak się na szczęście okazało, że w każdym momencie możemy zrobić zmianę i ta zmiana, powiedzmy sobie, nie obniży jakiegoś poziomu, tylko dalej będziemy trzymać poziom i walczyć właśnie na najwyższych obrotach. Jak prorocze były słowa, nie wiem czy pamiętacie, kiedy w jednym z programów zapowiadaliśmy cię jako najlepszego środkowego świata. Także. No to takie żarty z Grzegorzem Pająkiem. Tak, Grzesiu właśnie powiedział, przedstawić jako najlepszego środkowego świata. Jurek, do ciebie, bo mi przez tak naprawdę poprzednie sezony brakowało mi twojej zagrywki w meczu piątkowym. Wsadziłeś 3 asy. No, też odpaliłeś na te ostatnie mecze. No, udało się, cieszę się z tego, ale nie robię z tego nic niezwyczajnego. To jest moja praca, moja robota. Każdy z nas wkłada swoją cegiełkę do tego zwycięstwa. Dobrze się udało, a tak nawiążę jeszcze ten wątek, skończę co do wielkości klubów. Troszeczkę pozwolę sobie tutaj z Oskarem się nie zgodzić, bo Zaksa to jest wielki klub jednak. Może w ostatnich sezonach nie zdarzało się nam mistrzostwo, ale cały czas walczymy w czołówce i historia tego klubu jest potężna, więc mi się wydaje, że to bardziej wynika z tego, że można tak powiedzieć, że troszeczkę nas nie lubią, że bardziej ludzie obserwują poczynania Skrybochatów i Rysowie Rzeszów, a do nas tak podchodzi się jakby do małego kopciuszka jakiegoś. No ale myślę, że jeżeli wygramy to mistrzostwo, to wszystkim udowodnimy, że jesteśmy i zawsze byliśmy wielkim klubem.
Chcę podważyć waszą też taką filozofię, że zawsze się gra tak, jak przeciwnik pozwala. Resowia popełniła 30 błędów, z tego co pamiętam. Wam się prawie to nie zdarzało. Jak to jest właśnie z tym przełożeniem gra się tak, jak przeciwnik pozwala? I to jest mniej więcej charakterystyka tego, jak gramy w tym sezonie. My bardzo wystawiamy to, co powiedział Andrzej Kowal na konferencji prasowej, że my jesteśmy zespołem, który gra przez cały czas równo i my o tym doskonale wiemy, że kładziemy nacisk na to, żeby grać przez cały czas równo. Zespoły z nami nie wytrzymują napięcia. Próbują z nami najpierw iść na ciosy. Tą walkę na ciosy przegrywają, więc zaczynają kombinować, co muszą zrobić, coś poprawić, dołożyć na zagrywce. Większość zespołów zwykle zaczyna się forsować na zagrywce i zaczyna je psuć. Zespół z Rzeszowa zaczął jeszcze dodatkowo bardzo dużo ataków psuć bezpośrednio bijąc po autach, z racji tego, że my zawsze jesteśmy w podwójnym bloku. Jeżeli nawet nie jesteśmy, ten blok nie mamy idealnie zorganizowany, to mamy doskonałą linię obrony. I żeby z nami zdobyć punkt w ataku, trzeba naprawdę się mocno nakombinować. Przez co większość zespołów traci chłodną głowę. To jest nasza siła. My gramy, że tak powiem, jesteśmy jak bokserzy rasowi. Garda i zaraz lewy, prawy i przeciwnik jest oszołomiony i traci głowę. Podobnie w czwartek, również tak samo w piątek. Resowia pierwszy set, przynajmniej początki tychże setów prowadziła. Macaliście przeciwnika? Dodam jeszcze, że dwa pierwsze mecze, które graliśmy w lidze, też przegraliśmy pierwsze sety z nimi. Resowia ma też taki swój styl, że zaczyna z wysokiego C. Trzeba go przetrwać i grać swoje cały czas. To jest powrót do tego, co mówiłem. My jesteśmy za gardą i czekamy, aż się odsłonią. No i wtedy się zaczyna nasza gra. Wtedy my zaczynamy dyktować warunki. Między innymi zagrywka jest jednym z naszych elementów, które po prostu cały czas wywierają presję na przeciwniku i to nam pozwala jakby przenosić piłkę na naszą stronę siatki. To my dyktujemy warunki. A propos zagrywki, Jurek troszeczkę inna technika, mocne uderzenie. Z kolei Patryk flotowo zagrywał i mieli ogromne kłopoty z przyjęciem twoich piłek. Tak, udało się parę razy zrobić taką serię, gdzie mogliśmy wtedy odskoczyć na kilka punktów i już dalej kontynuować naszą grę. Wrócę jeszcze do tych słów, gra się jak przeciwnik pozwala. Tutaj staramy się przez cały sezon to właśnie my dyktować te tempo gry i tą jakość gry. I wydaje mi się, że udowodniliśmy już, że gra się tak, jak my na to pozwolimy w tym sezonie. Mogę to śmiało, odważnie powiedzieć i takie mamy założenie, żeby właśnie, tak jak Oskar wspomniał wcześniej, cały czas utrzymywać wysoki poziom naszej gry i nie dopuścić do tego, żeby gdzieś popełnić te zawahania, tak jak w innych zespołach i stracić punkty seriami. Przez wszystkie programy, jeśli pozwolicie na taką refleksję, bardzo dużo was pokory, bardzo dużo mówicie o zespołowości, bardzo dużo mówicie o pracy. Czy powiedzmy ta filozofia takiego szerokiego składu, którym dysponuje Rzeszów, oparcie gry na Bartoszu, jeśli chodzi o atak, nie sprawdziła się w tym sezonie w przypadku Rzeszowa? Jurek, jak sądzisz? Nie wiem, przede wszystkim ich... Bo jak pamiętam, bardzo często rozmawialiśmy, że Bełchatów, że Resowia mają fantastyczną ławkę i tak dalej, że wszyscy są, powiedzmy, no, gwiazdorska obsada. No wszyscy mówili od samego początku, że Resowia zbudowała po prostu mega zespół i dysponuje prawie dwoma równorzędnymi składami, że mogą grać i tak, i tak. No, przypomnijmy, że nie mamy jeszcze dwóch podstawowych graczy, Piotra Nogowskiego i Johanna Schopsa, którzy są kontuzowani, na pewno to gracie bardzo wartościowi i dodaliby smaczków tej rywalizacji, powiedzmy. Ale to nie jest nasz problem, czy ich gra wygląda dobrze przez to, że mają, albo źle przez to, że nie mają 14 ludzi. Ja podchodzę do tego tak, że oni zagrali dwa dni prawie wszystkimi chłopakami, a my graliśmy jedną szóstką, więc my też trochę się namęczyliśmy bardziej niż oni.
A to, że jak im to wychodzi, nas nie wychodzi, jest ta rywalizacja, jest na naszą korzyść i idziemy dalej. Ja na tym się nie zastanawiam po prostu, co im pomaga, a co nie w ta szerokość składu. Miałem okazję być przy śniadaniu zawodników Resowi i obserwowałem ich dosyć bacznie. Ciągle powtarzałem to też na meczu, jednym i drugim, że jest chemia między nami, tutaj nasze hasło takie marketingowe. Tam nie ukrywam, że i przed meczem, i po meczu tej chemii nie widziałem. I to też nie wynika z tego, że przegrali mecz, bo trzeba umieć przegrać, trzeba umieć wygrać i nie łamie to w jakiś sposób, powiedzmy, ogólnie przyjętych zwyczajów funkcjonowania relacji międzyludzkich w zespole. Czy u was przynajmniej porażki czy sukcesy bardziej budują, czy to jest, powiedzmy, pewna stała? No, my w tym sezonie nie możemy zbytnio mówić o porażkach, bo one się pojawiały dość sporadycznie. Ale mieliście przegrane mecze też. No, jasne, no, natomiast no, jednak możemy w tym wypadku powiedzieć tylko i wyłącznie, że ten sukces z meczu na mecz nas nakręcał i pokazywał, że idziemy dobrą drogą. Ja dodam jeszcze raz, powtarzaliśmy to wielokrotnie, patrząc i konstruując ten zespół, nie tylko patrzyliśmy na umiejętności zawodników, ale też jakimi są ludźmi. I trafiliśmy w 120%. To każdy element, że tak brzydko powiem, bo tu o cechach charakteru ciężko mówić jako o elemencie, ale każdy charakter nam jest potrzebny w drużynie i my sobie tak to poukładaliśmy, że naprawdę to wszystko się zazębia. Jest chemia, bo chcieliśmy mieć tą chemię i wyniki nam tylko i wyłącznie pomagają, ale myślę, że to jest tak jakby transakcja wiązana. Jeśli masz dobrze skomponowany zespół, to wyniki same się pojawią i to jest jak samo nakręcająca się maszyna. Jak patrzę w statystyki, to w pierwszym meczu zdecydowanie lepiej było niż w drugim, aczkolwiek nie ma to znaczenia, że na przykład Jurek Gladyr w ataku 100% skuteczność. No, niesamowite rzeczy się czyta. Jeśli ktoś to analizowałeś? No tak, no oczywiście. Przyjęcie w pierwszym meczu 67% Zatorskiego, perfekcyjnego 50%. No takie cyfry chciałoby się czytać po każdym meczu. No, jeśli chodzi o przyjęcie, to zwykle takie mamy. Może nie aż 67, ale naszą siłą zawsze od początku sezonu było przyjęcie i umiejętność, znaczy możliwość dobrej dystrybucji w ataku i dostosowania ją do przeciwnika. Natomiast no nie możemy, dobra, możemy powiedzieć, że nie zablokowaliśmy trochę mniej niż Resowie. I, tak, w drugim meczu szczególnie. No tak, ale też musimy popatrzeć na to w ten sposób, że Resowie oddała 16 ataków w siatkę lub w aut i ciężko blokować takie ataki, które nie są do zablokowania, bo są po prostu błędne, więc my też mieliśmy zabraną jakby możliwość. Plus serię zagrywek, plus momenty, kiedy to my kontrolowaliśmy grę. My doskonale wiemy, jaki jest potencjał naszej drużyny i nie zawsze chcemy blokować, żeby wygrywać akcje. Gramy dobrze, naprawdę nie możemy powiedzieć, żebyśmy mieli gdzieś problemy. Utrzymujemy się na poziomie przyjęcia takim, jaki mieliśmy do tej pory. Zresztą my od początku, od jakiegoś czasu bardzo duży nacisk postawiliśmy na przyjęcie, bo wiedzieliśmy, że to będzie kluczowe. Jedynie co musimy zachować naprawdę koncentrację w tym, żeby utrzymać to ten poziom, który do tej pory prezentujemy. 13 lat czeka publiczność w Kędzierzynie na złoty medal. Pechowa trzynastka? Mam nadzieję, że nie. Powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, bo ja czuję pewnie niedosyt. Nie ukrywam, że po czwartkowym, po piątkowym meczu byłem trochę taki oczywiście szczęśliwy, że wygraliście, czego gratulowałem chłopakom, ale też taki trochę niedosyt, bo na dobrą sprawę Resowe nie zagrała dobrego meczu. Tu wszyscy przyszli nastawieni, jak typowaliśmy wyniki wśród kibiców 3-2, 3-2, 3-1, a tu tak naprawdę 3-0 gładko i szybko i do domu. Godzina z hakiem i prysznic. Nie czuliście się tak trochę zawiedzeni, że Resowia nie postawiła wam zbyt wysokich wymagań? To są play-offy i tu nie ma wartości artystycznych. Mieliśmy piękne mecze już w historii tego klubu tutaj na hali. Z Resowią. Między innymi sobie. Przegrane i raczej nikt nie pamięta, że to były emocjonujące spotkania, raczej pamięta się wynik
I to jest klucz do wszystkich spotkań rozgrywanych w playoffach. Nieważne jak, ważne, żeby wygrać. I jeżeli możemy wygrać 3-0, 3 razy do 10, będziemy to robić, żeby wygrać. Ważne jest to, żeby mieć, jak to my mówimy, trójkę z przodu. Jakiś szczególny plan? Bo za chwilę wyjeżdżacie już do Rzeszowa. Na zasadzie, ja już znam twoją odpowiedź, robimy swoje, ale czy szukacie jakichś szczególnych elementów? Bo wiadoma rzecz, że Resovia jest w tej chwili w takiej fazie nieobliczalnego bardzo zespołu, bo oni są zdesperowani i są też u siebie. No. Hala też robi swoje. Podpromie jest ciężkim zawsze miejscem do grania, natomiast to, co jest ciężkie, czasami może być też pomocne dla drużyny przeciwnika. My jesteśmy ekipą, która na pewno w takich warunkach jeszcze bardziej się nakręca i my nie przyśniemy z tego powodu, albo się nie przestraszymy, że hala będzie gorąca. Plan jest prosty. Być skoncentrowanym od pierwszej do ostatniej piłki, utrzymywać poziom, jaki mieliśmy do tej pory, bo tutaj mogę powiedzieć spokojnie, że ostatnie 5 minut trzeciego seta w drugim meczu były w naszym momencie w wykonaniu słabe. Po prostu widać tak, było. Tak, stanęliście. Stanęliśmy, widać było lekką dekoncentrację i to jest właśnie ten jakby plan na. Całe szczęście, że był duży dystans punktowy. Bo kto no wie? I o tym mówię. No i dlatego. Patrząc nawet, odwracając i patrząc na początki spotkań, Resovia zawsze jest mocno zdeterminowana do tego, żeby dobrze zacząć. Jeżeli im się, że tak powiem, powyrywa piórka z tych skrzydeł, które mają na początku rozwinięte, to zaczynają opadać i to jest nasz plan. Utrzymać koncentrację i nie pozwolić im się nakręcić, bo wtedy będą bardzo niebezpieczni. Jurek, jakieś szczególne... Nie wiem, gadżety przynoszące szczęście, talizmany zabieracie ze sobą? Nie, oni z takich rzeczy. Po prostu jedziemy ze swoją pewnością, wiarę w siebie, w swoje umiejętności, że to nam się uda. Bo jak ja mówię, to są moje trzecie finały. I o dziwo, przed tymi finałami nie czułem żadnych jakichś takich negatywnych emocji i czyli nie miałeś nerwówki. Wątpliwości? Tak, nie mam wątpliwości i nadal nie mam żadnych wątpliwości, że to mistrzostwo zdobędziemy. Oczywiście trzeba najpierw rozegrać ten jeden lub dwa lub trzy mecze, które będą potrzebne do tego, ale twardo wierzę w to, że to my wrócimy tutaj do Kędzierzyna z mistrzowskim tytułem. Patryk? No tak jak słucham tutaj właśnie moich kolegów, to wszystko potwierdza teorię, że jesteśmy dobrze przygotowani do tych spotkań. Wiemy, co robiliśmy na treningu, ciężko pracowaliśmy na ten finał i to Rzeszów powinien nawet w swojej hali, tym bardziej po tych meczach i przed swoją publicznością czuć presję, a my po prostu będziemy chcieli wykonać to, co robimy na treningach. I przyjechać tutaj z medalem. Oskar, jeszcze na zakończenie jakieś słowo na dobry wtorek? Trzymajcie kciuki, bądźcie tak mocno zaangażowani jak do tej pory. To nas na pewno nakręca. Tak jak powiedziałeś, my jesteśmy, zachowujemy taki spokojny ton w tym wszystkim, co mówimy. Jesteśmy skoncentrowani na naszej pracy i wiemy, że nas to prowadzi w dobrą stronę. Porażka, która się przytrafiła w trakcie sezonu, mówię tu o Pucharze Polski, przykuła się w większą jeszcze uwagę do tego, żeby teraz pojechać do Rzeszowa i wiedzieć, co się chce i wiedzieć, jak zagrać. Ja myślę, że jeżeli będzie... Nie, ja jestem przekonany o tym, że wrócimy do Kędzierzyna ze złotem. Bądźcie gotowi, żeby nas przygotować, przywitać. Proszę Państwa, i tej wersji się trzymajmy, że ten spokojny ton i te bardzo wytonowane opinie eksplodują w kolejnym naszym programie, na który Państwa już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. A naszymi gośćmi był Oskar Kaczmarczyk, Patryk Czarnowski i Jurek Glader. Powodzenia, trzymamy kciuki. Dziękujemy. Dziękujemy. Ha 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 ha!
Nikogo nie powinna dziwić, ponieważ swój dom. Nasłucham się.